Siedzi. Mam nadzieję, że to będzie sandacz. A więc dzień dobry. 1 czerwca z rana, cel sandacz na spinning, gumy i ogień. Sprzęt oczywiście ci, co starsi widzowie kanału znają, to Inazuma, kołowrotek Harami, plecionka JMC i guma. Dzisiaj na początek Cannibal, później pewnie jakieś inne Ohio, inne wynalazki będę kombinował celem złowienia sandacza. Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż jeden się trafi na to otwarcie sezonu, żeby pocieszyć pyszczek. Trafiały się te sandacze na Twitcha, ale to nie jest to, co złapać go na dzień dobry. No dobra, idę na swoje miejscówki po kolei. Będę obławiał te, w których w poprzednich latach połapałem i będę w nich też szukał sandaczy. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że przy rybce. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia. Mam nadzieję, przy rybce. Jedna z pierwszych miejscówek, które dzisiaj będziemy obławiać. O. Lubią tu stać na skraju tych trzcin sandacze. Często były szłupnięcia. Miałem też tutaj swego czasu suma. Niestety nie było mi go dane wyholować. Porwał mi zestaw. Ale o, było jakieś ciapnięcie, skubnięcie. Pewnie jakiś maluch. To nic. O, pierwszy rzut z puknięciem, ale bez ryby. Także na początek zacząłem od kanibala, taki oto kolor kanibala na główce, dyszce, bo gdyż troszeczkę dzisiaj wieje wiaterek. Taki spory wiaterek, jak widać falka. Tutaj akurat jestem z wiatrem i mam przyjemnie wędkować, bo fajnie się rzuca i plecionka się nie robi z niej łuk. No ale no zobaczymy, czy ten wiatr będzie pomagał, czy będzie utrudniał. Jak znam życie, bardziej to drugie niż to pierwsze. No ale dlatego dyszka, bo zazwyczaj to tutaj łapię na 7, 7,5, 8 max. No przy wietrze, tak jak w większości filmach właśnie pokazywałem, że przy wietrze stosuję główkę numer 10. Prowadzę takimi podwójnymi skokami albo takim delikatnym podwójnym podbiciem, typowo sandaczowym. O. Może akurat uda się. Dobra, jeszcze jeden rzut z tego miejsca i lecimy dalej, tam dalej. Niech leci. Jest! Co to? O, koń. A wyszedłem za sandaczem. A tu jest łokoń. Powiem szczerze, jak na Vitulin,
ładny okoń. A dużo osób mówiło, że nie ma tutaj okoni. Ja twierdzę, że czasami się zdarzają. Nie jest to rybka, po którą ja tutaj przyjechałem, ale taki fajny garbus na witulinie. Fajna ryba. Jest to pierwsza woda, na której dzisiaj jestem za sandaczem. Mam zamiar jeszcze się wybrać na jedną lub dwie. Zmierzymy, ile ma centymetrów. Był ładny okoń, powiem szczerze. Taka zdeka niespodzianka. Taki 30-tak. 30, 29,5 centymetrów garbus. Także rozpoczęcie sezonu sandaczowego, a tu melduje się garbus. Dobra. Niech znika, niech rośnie. O, zaraz dzisiaj się wywrócę. Coś czuję. Zmykaj, 30-taczku. Powoli. Zmykaj, zmykaj, zmykaj. O! Poszedł. Także pierwsza ryba jest. Nie jest to sandacz, ale jest okoń. Ale honor już uratowany. Ale machamy za tym sandaczem, bo przyjechaliśmy tutaj na sandacza. Nie wiem, czy to było branie. Nie, to był chyba zaczep. Powtórzył. Nawet coś sobie wyciągnę. Trzeba obczyścić główkę z tych poprochów. Dobra, jeszcze rzut, jeszcze jeden rzut. Tak wzdłuż trzcinek.
radia tutaj jeszcze stanąć kawałek dalej, czy tak średnio na jeża. No i tak sobie spaceruję po tym zbiorniku. Lipa. Nie wiem, może było jedno puknięcie sandaczowe, może to był zaczep, taki nie jestem. 50 na 50. No ale szału nie ma. Jeszcze zaliczę ze dwa miejsca i lecę na drugi zbiornik. Może tam będzie trochę lepiej. Ale to już zobaczymy. No i właśnie dojechałem na drugi zbiornik, sandaczowy zbiornik. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś więcej, bo na tamtym zbiorniku był okonek, fajny okonek 30, plus jeden pstryk, który nie wiem, czy to był pstryk, czy to był zaczep, ale coś tam się zadziało. Także drugi zbiornik, następne nadzieje i machanie. Siedzi. Ale to jest szczupak, a nie sandacz. Skubaniec. Miał być sandacz, a nie szczupak. Kanibala. To nie ta ryba, o którą mi chodziło. No i jest druga rybka na drugim zbiorniku. No, biorą ryby te, nie po które przyjechałem. Przyjechałem po sandacza, no a trafia się okoń na poprzednim zbiorniku, na tym szczupaczek, skrócik malutki. Ale bił chyba na dwa razy, bo delikatnie podbijałem. Fajnie to było czuć, aż w końcu go zapięłem. No cóż, walczymy dalej. A była ryba. A była ryba. Patrzcie, jak rozcięte. Aja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 j
Siedzi, siedzi, siedzi. Mam nadzieję, że to będzie sandacz. Nie, to nie będzie sandacz. To będzie znowu skrót. Patrzcie, jak gumę zaciągnął. Kurde, no co z tymi sandaczami? A miałem nadzieję, że to będzie sandacz. Oddaj gumę. Mały skrótek, zobaczcie, guma, skrótek, niewiele większy od niej. Zmykaj. Skubańcu.
A taką miałem nadzieję, że to będzie sandacz. Było puknięcie, jest takie sandaczowe, delikatne. Jest sandacz. Nie jest sandacz. Znowu szczupak. Znowu szczupak. A już był taki żółciutki, już myślałem, że to będzie sandacz. Skąd tyle tych małych szczupaków tutaj? To jest zbiornik bardziej sandaczowy. Rzadko kiedy się trafiają szczupaki, a tutaj trzy szczupaki. Zero sandaczy. Zmykaj, łobuzia. Siedzi. Co tym razem? Nie wierzę. Nie wierzę w to, co się dzieje, bo to jest kolejny szczupak. Kolejny nieduży szczupak. Kolejny nieduży szczupak. Nie wierzę. Z każdym razem mam nadzieję, że jest to sandacz. Nie wiem, czy to widać było na wędce, ale strzałem strzała. Takiego strzała. Był gigantyczny strzał. Normalnie nie mogę, może powtórzę. A więc kilka skrótów. Kilka fajnych strzałów. Dwa naprawdę porządne strzały. No niestety nie zacięte, znaczy zacięte był, tylko luz, szarpnięcie i luz, tak. Sandacz, sprytna ryba z twardym pyskiem i często ciężko ją zapiąć. Dobra, lecę z powrotem na zbiornik ten, który był na początku i sprawdzę tam jeszcze dwa miejsca, bo sobie właśnie przypomniałem, że tam były też bardzo ciekawe dziurki, w których warto by było pomachać, także lecę z powrotem. Koniec. Mam dosyć. Na dzisiaj 1 czerwca. Niestety sandacz nie został złowiony na otwarcie. No cóż, tak bywa. Były strzały. Bodajże dwa chyba nagrałem. Jeden był, ale przy samym brzegu mi się odpiął. Zanim włączyłem kamerę, to i tak miałem całkowicie wyłączoną. To i tak się odpiął, także nawet nie było nic, zupełnie nic. Wyszedł na dzień dobry, chyba około 4 okoń. Później szczupaczki, małe szczupaczki. Prześladują mnie te małe szczupaczki. No życie. Tak więc koniec na dzisiaj. Niezbyt udany ten początek, ale to może mogło być złe, miłego początki. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia następnym razem. Hej!